Włączyliśmy telewizor, żeby zobaczyć, czy coś się dzieje. Okazało się, że w kółko przemawia generał Jaruzelski i mówi o wprowadzeniu stanu wojennego. Więc pierwsza rzecz, jaka następnie się działo, to była kwestia szybkiego rozjechania się do domów naszych przyjaciół, a my zaczęliśmy podróżować po mieście i szukać naszych przyjaciół z Komisji Oświaty i Wychowania, Solidarności, Komisji Zakładowej, której między innymi ja byłem w prezydium, ponieważ pierwsze koło Solidarności w szkołach wielkopolskich powstało w moim liceum plastycznym, było założone przeze mnie i Włodzimierza Gorzelańczyka i numer, jakby tak zwany numer w Solidarności naszego koła, 34, był numerem całej Komisji Oświaty i Wychowania Wielkopolskiej Solidarności. No i dowiedzieliśmy się, że Grażyna Ziółkowska, szefowa naszej komisji, jest w areszcie na Młyńskiej, więc pojechaliśmy pod areszt na Młyńską i zaczęliśmy zbierać informacje, kto został internowany, kto został aresztowany i powoli zaczęliśmy się organizować, myśleć o tym, w jaki sposób można protestować, co można zrobić w tak ponurym dniu.